Dobry, witam się w ten piękny, chciałoby się powiedzieć, chociaż we Wrocławiu taki nie jest, walentynkowy dzień. Dzisiejszy odcinek chciałam przygotować o perfumach kojarzących się z miłością, mających w nazwie miłość, albo przywodzących na myśl tą drugą połówkę, tą jedyną wybraną osobę w naszym życiu. Także na dziś moje propozycje będą następujące. Pierwszą z nich jest Marc Jacobs Daisy Love. I ten zapach na początku zupełnie mnie do siebie nie przekonywał, ponieważ jak zobaczyłam flakon, to wydał mi się on taki infantylny, taki dziecinny, wiecie, wielka stokrota, no i prosty flakonik, natomiast nic bardziej mylnego. Przekonałam się do nich za sprawą pani w Sephorze, która zaproponowała mi właśnie testowanie tych perfum. No, tak jak mówię, kręciłam nosem, ale przetestowałam i było moje wielkie zdziwienie, ponieważ zapach jest rzeczywiście troszeczkę słodki, natomiast jego taką kobiecą moc, kobiecą stronę podkreślają kwiaty. W nutach, dodam, znajdziemy na przykład takie nuty jak malina, jastrun, drewno z morza i piżmo kaszmirowe. I to piżmo kaszmirowe, to drewno z morza dają taką ciepłą bazę, taką ostoję tego zapachu. Natomiast malina, i ja tam czuję jeszcze nuty kwiatowe jakieś, dodatkowo grają tak, że zapach nie jest przytłaczający, nie jest ciężki, natomiast skręca w stronę tą taką bardziej elegancką, powiedziałabym nawet, że troszkę poważniejszą, niż by wskazywał na to wygląd flakonu. Kolejną moją propozycją jest Armani Because It's You. Jest to zapach kwiatowo-owocowy. W nutach znajdziemy malinę, neroli, cytrynę, róże, wanilię, piżmo oraz drzewo bursztynowe. Mimo słodkich składników, które się w tym zapachu znajdują, perfumy wcale nie są przesłodzone. Dla mnie jest to zapach uroczy, ale elegancki z drugiej strony. Jeżeli miałabym jakieś skojarzenie tutaj przywołać, to byłby to tort malinowy jedzony w jakimś eleganckim salonie, w którym stoi bukiet róż w pięknej wazie. Piękne wnętrza, piękna atmosfera, piękne popołudnie, kiedy cieszymy się beztroską z tą drugą osobą obok. Nowszą odsłoną tego zapachu jest Armani In Love With You. Jest to również zapach owocowo-kwiatowy i tutaj w nutach znajdziemy troszeczkę słodsze te nuty, bo jest tutaj czereśnia, malina, czarna porzeczka, róża, jaśmin, piołun, patchouli. I są to perfumy, jak mówiłam, słodsze niż poprzednie zdecydowanie, gęste, balsamiczne, bardziej owocowe niż kwiatowe. I one kojarzą się trochę z taką gęstą konfiturą owocową. Takim dżemem, takim bogatym, z dużą ilością cukru. Także patchouli, która jest obecna w składzie tych perfum, dodaje temu zapachowi ciężkości. Ale nie powoduje, że ta kompozycja jest za ciężka, zbyt duszna, ciężka do zniesienia, nic z tych rzeczy. Ona tylko dodaje zmysłowości takiej intymności po prostu w tym zapachu, tak bym to powiedziała. I warto tutaj dodać, że jeżeli chodzi o ten zapach Because It's You, to ma on również swoją męską wersję, która nazywa się Stronger With You. Tak, to jest zapach przeznaczony dla panów, ale dla panów, którzy lubią słodkości. Ponieważ jest to zapach bardzo, bardzo słodki. I znajdziemy tutaj w nim nuty takie jak wanilia na pewno, jakieś nuty korzenne, jest to zapach waniliowy, aromatyczny, korzenny, kojarzy się z mężczyzną, przynajmniej dla mnie, który jest opiekuńczy, miły, taki, który jest czymś stałym po prostu w tym zwariowanym świecie. Na pewno nie jest to zapach dla faceta, który szuka zapachu budującego dystans, chłód, który jest tak zwanym samcem alfa.
To nie jest ten rodzaj zapachu, zdecydowanie. Jeżeli takiego szukają panowie, to powinni szukać gdzie indziej, bo tu go nie znajdą. Następną moją propozycją jest Kenzo Amour My Love. I to nie jest arcydzieło perfumiarstwa, od razu mówię, ponieważ ten zapach jest ulotny, rześki, świeży, kwiatowy. Są to dobre perfumy na pierwszą randkę, taką wiecie, niewinną pierwszą miłość, jakiś skradziony potajemnie pocałunek dla nieśmiałej nastolatki, która jeszcze siebie nie odkryła, która dopiero wchodzi w jakieś poważne związki, albo mniej poważne może na początku. I tak jak mówiłam, są to świeże, delikatne i romantyczne, kwiatowo-owocowe perfumy. W składzie znajdziemy różowy grejpfrut, czerwoną porzeczkę, marakuję, róże i piwonie, mój ulubiony duet, bez kwiat wiśni, cedr i białe piżmo. Kolejną propozycją jest, myślę, że już bardzo szeroko znany zapach Amor Amor, Cacharel. Ja mam tutaj buteleczkę z różą, tutaj jest róża, tu jest piękny napis. I cóż, ten zapach przywołuje we mnie wiele wspomnień, wiele randek, wiele różnych sytuacji we dwoje. Jest to według mnie zapach ciepły, otulający, wręcz gorący. Ten zapach ma wysoką temperaturę. Mimo że jest to niby kwiatowo-owocowa kompozycja tylko, ale te nuty ze sobą tak grają, że one ogrzewają i rozgrzewają atmosferę. Są już dostępne w bardzo dobrych cenach, co warto zaznaczyć, ponieważ kiedyś, kiedy pierwszy raz kupowałam ten zapach, to był 2003 rok, no to wtedy trzeba było jakby uszczknąć sporo ze swojego portfela. W tym momencie ceny już są bardzo przekonujące, dość niskie tego zapachu. Znajdziemy w nim czarną porzeczkę, pomarańczę, mandarynkę, grejpfrut, bergamotkę, morele, lilię, jaśmin, konwalię, róże, bursztyn, tonkę, wanilię, cedr, piżmo. Przebogaty skład. I ten skład znajduje odzwierciedlenie rzeczywiście w tym, jaki to jest aromat. Bo ktoś mógłby temu zarzucić, że to jest to dla nastolatek, a niekoniecznie, bo ja od lat bardzo dobrze odnajduję się w tym zapachu, a infantylna raczej nie jestem. Jest to zapach, który mnie rozgrzewa jesienią i zimą. Daje takie otulenie, ale z drugiej strony też dodaje takiego seksapilu trochę. Poza tym jeszcze mam zapach, który jest do niego w wydźwięku dość zbliżony i to jest Oriflame Love Potion. Tylko tutaj, przepraszam, jest w tym zapachu, śmieszny korek, więcej czekolady. To jest jak gorąca czekolada, taka gęsta, gorąca czekolada, powiedziałabym, że 70%, taka gorzka bardziej. Bardzo ciekawy, bardzo przyjemny zapach, katalogowy, wart uwagi, naprawdę polecam się przyjrzeć, bo właśnie tak jak mówię, to są dla mnie takie troszkę siostrzane zapachy. Także to. Następną moją propozycją jest Prada Candy Kiss. To jest puchata, waniliowa chmurka, obłoczek z, nie wiem, z różowej waty cukrowej. Jest to zapach tak miękki, tak komfortowy, tak otulający, że samą przyjemnością jest go nosić. Jeżeli chodzi o nuty, jakie tutaj występują, to znajdziemy tu piżmo, kwiat pomarańczy i wanilię. Kwiat pomarańczy dodaje troszeczkę takiego ciekawego twistu w tym zapachu, że nie jest ten zapach taki stricte płasko-waniliowy. Ten kwiat pomarańczy sprawia, że białe kwiaty dochodzą do głosu tutaj i zapach przez to staje się odrobinę bardziej ciekawy po prostu. Należy on do grupy orientalno-waniliowej, z czym się zdecydowanie zgodzę i tak jak mówię, on jest jak puchaty budyń waniliowy. Jest bardzo, bardzo przyjemny, bardzo komfortowy i zdecydowanie dla wielbicieli słodkości w postaci perfum, w postaci wypieków i tak dalej. Właśnie mi dochodzi do mojego nosa murzynek, który piecze się w piekarniku. Chyba niedługo go będę musiała wyciągać. Dzieci już nie mogą się doczekać, w sumie ja też nie. Kolejny to Kenzo Amour. Oryginalna butelka.
też już długi czas na rynku. I ten zapach to również orientalno-waniliowa kompozycja. Jest według mnie jak taki słodki, wiśniowo-waniliowy deser ryżowy. Tutaj znajdziemy białą herbatę, ryż, kwiat wiśni, plumerię, heliotrop, piżmo, wanilię, nuty drzewne i kadzidło. To jest zapach budyniu. To jest po prostu budyń, właśnie wiśniowo-waniliowy, z dodatkiem ryżu. Jak są desery takie w takich plastikowych pojemnikach, brzmi to sztucznie, ale zapach jest naprawdę uroczy i też taki miękki właśnie, aksamitny. Nie ma tu żadnych nut, które psułyby całość kompozycji. Tu nie ma żadnej kakofonii. Zapach jest harmonijny i jednostajny w zasadzie przez cały dzień. Te nuty się za bardzo nie zmieniają. Jest to linearny dość zapach. Kolejnym zapachem i dość drogim jest Amouage Blossom Love. Przepiękna różowa butelka. Cudo, które gdzieś tam jest daleko na mojej wishliście, bo no, muszę się mocniej jeszcze zastanowić. I są to kwiatowe perfumy. Są według mnie jak, nie wiem, puderniczka eleganckiej XIX-wiecznej damy. Wiecie, w takiej pięknej sukni z parasolką. Ta dama sobie siedzi przy pięknie rzeźbionej toaletce i nakłada puder. Ten zapach jest z jednej strony duszny, pudrowy, ale tą duszność przełamują wiosenne kwiaty. Kwiaty kwitnące gdzieś za oknem jej sypialni, gdzieś w ogrodzie. Takie świeże, dość rześkie i woń tych kwiatów miesza się z wonią pudru, co daje bardzo uroczy efekt. Jest to bardzo uroczy efekt mariażu nut pudrowych i kwiatów. A jakie znajdziemy składniki? Znajdziemy tutaj bergamotkę, heliotrop, amaretto, ylang ylang, róże, kwiat wiśni, bursztyn, tonkę, wanilię oraz zamsz. Także bardzo ciekawa propozycja, ale dość droga, więc muszę tą sytuację bardziej przemyśleć. Kolejnym i ostatnim moją, kolejną i ostatnią moją propozycją jest DKNY Be Tempted, zdobyte w bardzo cebulowej cenie. Być może jeszcze jest ten zapach dostępny na El Nino. Ja za niego zapłaciłam 50 parę złotych, więc nie jest to majątek, a jest to 100 ml zapachu, który też jest zapachem takim ciepłym, raczej z kategorii gourmand, według mnie. Jeszcze sobie popsikam tutaj. Choć wyczuwalne są tu kwiaty, gdzieś tam one pobrzmiewają, są przeplecione z tymi nutami słodkimi gourmand. Są jak czerwone jabłuszko w takim waniliowym luksze, zanurzone jeszcze dodatkowo w syropie wiśniowym. W nutach znajdziemy czarną porzeczkę, którą wyczuwam zdecydowanie, cytrynę, dodaję rzeźkości kompozycji, czerwone jagody, lukrecję, jabłko, jabłko również jest mocno wyczuwalne, róże jak najbardziej, fiołek, kwiat pomarańczy, paczule, wanilię, o tak, i mirrę. Bardzo ciekawy zapach, słodki, otulający, ale nieprzesadny. To nie jest ulep jakiś, właśnie te cytrusy, te owoce dodają takiej rzeźkości. To tak jakby pomieszać wanilię z jakimś sokiem owocowym. Coś jakby zrobić z tego koktajl. I to jest taki zapach bardzo przyjemny, romantyczny. Aż chce się do takiej osoby przytulać i przebywać w jej towarzystwie. To by było na tyle, jeżeli chodzi o moje propozycje w tym roku, jeżeli chodzi o walentynki, o zapachy kojarzące się z miłością. Napiszcie proszę w komentarzach, co Wy uważacie za zapachy, takie wiecie, na romantyczne spotkania, na romantyczne wyjścia. I też napiszcie mi proszę, co dzisiaj wybrałyście, bo dzisiaj mój wybór padł La Vie est Belle, woda perfumowana. Ten zapach dzisiaj ze mną będzie przeżywał cały dzień i wieczór, może nawet część nocy. Okej, to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pozdrawiam Was gorąco i całuję.